Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym Magusiu na W50 i będziemy sobie tutaj dopychać lożki nie bez powodu. Jak widzicie, mamy naprawdę dużo itemków legendarnych odłożonych, no i procenty na lochy również wyglądają bardzo, bardzo dobrze. Jeszcze przed zmianą tych itemków, zanim jeszcze oczywiście je tutaj sobie wymieniliśmy, ciągle leżą w tym ekwipunku, no to już te procenty są naprawdę git. No a jeszcze jak zmienimy te itemki u siebie, u pachołków, to myślę, że będzie to wyglądać jeszcze lepiej, no i może dzisiaj w końcu uda nam się coś popchnąć, no bo ostatnio na tym magu, no nie oszukujmy się, była duża susza, jeżeli chodzi o te lochy. Nic tutaj nie mogliśmy zrobić, no a w tym momencie zaczyna to wyglądać lepiej, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na wstępie się oczywiście skupię głównie na karuzeli z idolami, no bo to są oczywiście naklejki do klasera i tak dalej, no a potem jak to nam w miarę szybko pójdzie, to może jeszcze spróbujemy jakieś inne lożki. Tak jak mówię, jeszcze zobaczymy, jak nam to wszystko dzisiaj pójdzie. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, jak tam wam idzie na waszych postaciach, jak tam wam idzie legendarny loszek, no bo ten film chyba wleci w czwartek, no to już zostaną tylko 3 dni do zamknięcia tego legendarnego loszku, więc dawajcie znać w komentarzu, jak tam wam idzie. No i szybka reklamka, z racji tego, że od jutra, czyli od piątku, mamy tak jakby kontynuację eventów urodzinowych, od jutra jest naprawdę mocne kombo tych eventów, no to już od dzisiaj w tym momencie, jak ten film wlatuje na kanał, na stronie home.syfigame.net wystartowała promocja na grzybki, no i będzie trwała oczywiście do niedzieli, natomiast wiadomo, na tej stronce internetowej ona startuje dzień wcześniej, więc nie od piątku, tylko od dzisiaj, od czwartku. Jak ktoś planuje sobie kupować grzybki, to oczywiście zachęcam do wpisywania kodu neutral, dzięki temu ja dostaję 5% od każdej transakcji tak jakby, no i wiadomo, jak ktoś chce brać udział w giveawayach, teraz będzie giveaway lipcowy, no to również może do mnie podsyłać skrinki. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za wsparcie. No i dobrze, myślę, że możemy zaczynać. Przede wszystkim tak, jeżeli chodzi tutaj o brońkę, no to mamy coś takiego. Mamy w ogóle dwie bronie. Może wam pokażę, jak w tym momencie, ja to nagrałem we wtorek, jak w tym momencie wyglądają moje statystyki lochu. No nie są jakieś wybitne, tylko 10 razy zrobiliśmy ten loch, prawie 3 miliardy golda tutaj sobie zarobiliśmy. Natomiast mi głównie zależało na tym, żeby zmienić broń, no bo zobaczcie, chociaż no czapkę też wymieniłem, bo czapkę miałem starą, no ale zobaczcie, że te itemki dla mnie dają między 30 a 35 statystyk, więc to nie jest jakoś bardzo dużo. Na kolejnej edycji się na pewno przebiorę, no a w tym momencie zależało mi głównie na broni, no i brońki mi dają około 120 średnich. No i tutaj mamy taką brońkę 3400 górny, no i tutaj mamy 3750, to jest oczywiście lepszy rozrzut niż mamy w tym momencie, no ale jak sobie zajrzymy na przykład tutaj, to gdzieś miałem brońkę, która mi daje 4500, tylko nie wiem, gdzie ona była. O, dokładnie, zobaczcie, to jest ta broń, więc ten rozrzut górny naprawdę mogę mieć o wiele wyższy, 4500 w górę, więc no niestety, nie poleciało nam aż tak, ale nie ma co narzekać, tą brońkę sobie przede wszystkim wymienimy, wiadomo, no bo jednak to nam bardzo, bardzo pomoże, czyli teraz tak, sobie robimy w ten sposób, zamieniamy oczywiście runkę, tutaj sobie dajemy odzysk klejnotu, nie mogę dać do kibla, bo to mi nie zwróci, oczywiście surowców do kowala, mowa tutaj tylko o kiblu, bo widziałem, że pod ostatnim odcinkiem zabójcy ktoś napisał, że się tak zagadałem, że wrzuciłem tam chyba klatę do kibla i straciłem surki. Oczywiście to działa tylko z brońmi, w sensie bronie tylko z kibla nie zwracają surowców. No a tutaj jeżeli chodzi o inne itemki, to na spokojnie zwracają, można je wrzucać do kibla. No i dobrze, tutaj sobie, aha, ja nie mam w ogóle golda, żeby to zaczarować. No to zaraz, chociaż tutaj w sumie to tak, możemy sobie, poczekajcie, dowiedźmy dokładnie to oddać. W razie czego te itemki sprzedam, bo one nie są jakieś wybitne. No i okej, mamy brońkę razy 18, mamy tutaj wiadomo, wszystko wymienione, czyli brońka już jest świeża, no i zaraz sprawdzimy te procenty. Natomiast po pierwsze chciałbym tutaj jeszcze wymienić brońkę u Magusia. Myślałem, czy to wrzucać do kibla, ale ten Magus jest naprawdę useful z racji tego, że my się posługujemy inteligencją, więc chyba wymienię po prostu Magowi, nie ma co tutaj się zastanawiać. Może nam polecieć co prawda dla zwiadowcy, no ale równie dobrze może nam polecieć tutaj dla naszego Barbara, no on nie jest w tym momencie jakiś bardzo useful, więc okej, wymienimy po prostu runki, nie musimy zamieniać, więc robimy sobie tak, no i po prostu odzysk klejnotu, cyk, i ulepszymy od razu razy dwa, tutaj też będę musiał to zaczarować. Dobrze, i teraz dalej, jeżeli chodzi o wisiorek, Magowi daje tylko plus 30, więc oplujemy, tutaj buty tak samo, pasek jest bardzo przydatny, że tak powiem, w sensie warto wymienić, tylko tutaj musimy sobie zamienić runkę, musimy poszukać, to będzie ten paseczek. Zrobimy takie szybkie przebieranie na
na początku, żeby oczywiście wzmocnić te pachołki. Tak, no i dobra, tu mamy wszystko git, od razu sobie zaczarujemy razy dwa. Tutaj paseczek to komuś innemu, tu nam się nie przyda i tu nam się nie przyda. Dobra, czyli zostają nam takie itemki legendarne. No i teraz chyba mogę je po kolei wrzucać do kibla. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dlatego, że dzisiaj jeszcze nic nie wrzuciłem do kibla. No a może komuś się przyda wymianka. Dokładnie, zobaczcie, tutaj mamy bardzo duży boost. Czy musimy? Musimy niestety zamieniać, więc sobie te runki też powymieniamy, żeby to zrobić przed tym klikaniem, żeby jeszcze wzmocnić te pachołki. No bo wiadomo, będzie to na plus. No a tutaj tak jeszcze te epiki, które tam, no tam po prostu zajmiemy wolne miejsce, które mamy w tym momencie w ekwipunku, jak sobie zużyjemy te właśnie legendarne itemki. Dobrze, tutaj no tak samo, możemy do kibla, zobaczmy, co nam z tego poleci. Coś na zręczność, no i mamy pięknie, plus 73, musimy runkę, musimy niestety, wszystkie runki musimy zamieniać, no ale co zrobić, to jest tutaj, żeby mi się tu nie pomyliło, bo ja często lubię na odcinku coś tam, wiecie, zrobić głupiego, no ale jest jak jest. Tu mamy na inteligencję, spróbujmy wrzucić, może będzie dla dokładnie, a nie, zostało nam inteligencja, tak? No to okej, to możemy od razu z bomby rozmontować, bo to już nam się nie przyda. Teraz paseczek do toalety. Mamy coś dla woja, zobaczmy. Plus 78, bardzo ładnie. I tutaj chyba nie musimy, dokładnie, nie musimy nawet zamieniać runki. Więc robimy sobie cyk, robimy sobie odzysk klejnotu, pyk. Pięknie, no i co? Teraz mamy, to już sprawdzałem w sumie, że nam się nie przyda, więc znowu wymianka, znowu dla wojownika rękawice. Piękna sprawa, tylko tu oczywiście runkę na 100% musimy zamienić, dokładnie. No takie szybkie przebieranie na początek, żebyście po prostu byli świadkami, jak to wszystko wygląda. No bo tak jak wam wspomniałem, no mi się tego nie opłaca wymieniać, szkoda mi kryształu w ogóle dla mojej postaci. No bo jednak to jest około 30-35 statystyk na plus. No a jednak ta wymiana tego kryształu nam sporo zabierze, więc szkoda, po prostu szkoda, nie ma sensu tego robić. Lepiej sobie wymienić właśnie tym pachołkom, jak widzicie, im to się przydaje. No i teraz co? Teraz znowu mamy ten wisiorek nieszczęsny, zobaczmy. Coś na zręczność, a nie, zręczność już wymieniłem. Dobra, czyli to też może iść tutaj. No i okej, tyle nam zostaje. Oczywiście mówię, jeszcze tutaj na pewno w weekend, jak będzie event Wiedźmy, zrobimy sobie kilka podejść tego legendarnego lożku, więc to mogę posprzedawać. No i dobra, i wydaje mi się, że wszystko, wydaje mi się, że jest okej. Tutaj sobie zaczarujemy, cyk. Tutaj sobie też musimy zaczarować niestety. Tutaj musimy brońkę, nie mam w ogóle golda, więc... A może w sumie tutaj mamy golda? Tak, dobra, okej. Na szczęście się w kopalni trochę odłożyło. No i co? Tutaj jest wszystko git. Dobrze, czyli teraz tak, my mamy runki w porządku, tutaj oni mają runki w porządku, jeszcze sobie sprawdzę oczywiście brońki, tu jest wszystko git, tutaj tak samo czary są git. Często mnie pytacie, czemu tych butów nie czaruję i bardzo dużo osób jest zaskoczonych, dlaczego tak to wygląda, no ale ja butów nie czaruję z racji tego, że po prostu robię misję skipując ją, w sensie no, wszystkie misje skipuję za klepsydry, więc te buty, no nie przydadzą mi się, bo i tak nie czekam, aż się misja skończy, wiadomo jak to wygląda. Dobrze, jeszcze na szybko tak, czy wszystko jest ulepszone razy dwa, tutaj u Barbara tak, tutaj też, sprawdźmy, no dobrze się musimy uzbroić na to klikanie lochów, to w ogóle przede wszystkim. Tutaj nie mamy zaczarowanego, zobaczcie, to od razu sobie zrobimy. Tutaj mamy razy dwa również, no i okej. Powiedzmy, że git i teraz jeszcze tak, brońkę możemy razy 19 ulepszyć, żeby była. Tutaj mamy razy 18, tutaj mamy w sumie to większość razy 18, w sensie razy 19, więc tak, to jeszcze możemy ulepszyć. Ten hełmik możemy ulepszyć i co? I wszystko razy 19 mamy? Chyba tak, chyba tutaj wróciło do normy. No kryształu nam za wiele nie zostało, ale okej, jesteśmy wzmocnieni, możemy lecieć. Sprawdźmy teraz, jak wyglądają procenty. Ja od razu wam powiem, że na tego boruciaka miałem już około 0,50%, więc naprawdę sporo. No a spójrzmy, jak to wygląda w tym momencie po wymianie tego ekwipunku. Trochę nam tu zajęło, już 9 minuta. No ale dobrze, boruciak 0,62. Ogólnie tak, moje procenty, jak to wygląda. Tutaj jeszcze możemy na godzinkę warte. Moje procenty, na Cerbera mamy w ogóle prawie 10%. To też taka ciekawostka. Chociaż ten Cerber, pamiętamy ostatnio, na niego miałem naprawdę dużo. No i nam nie padał. Z tego co wiem, to procenty na tego Cerbera są dość mocno zbugowane. No bo pisaliście mi w komentarzach, że mieliście na niego bardzo podobnie, że też mieliście duże procenty, a w ogóle wam nie chciał padać, więc tego Cerbera na razie ominę, na razie sobie go, powiedzmy, zostawię na później. Lecimy, klikamy tego boruciaka, bo to jest w ogóle najważniejsze. Natomiast właśnie, na boruciaka mamy 0,62, na węża Midgardu mamy 0,48, na paszczę Taurona 0,32,
No i tutaj wredna wiedźma not possible w dalszym ciągu, no i sami wiecie kto, również not possible. Więc te procenty naprawdę fajne, naprawdę niezłe. Boruciak tutaj no 0,60% to już naprawdę sensowne procenty po prostu to są, więc nie ma co narzekać. Zobaczymy jak nam to pójdzie, bardzo jestem ciekaw. Chciałbym w końcu tą karuzelę domknąć, chciałbym to już mieć z głowy. Jednego takiego przeciwnika oprócz Boruciaka, który jeszcze może nam stawiać jakiś problem, to jest Zebo, to jest w ogóle chyba 17 przeciwnik, jak się nie mylę. Na niego również te procenty nie będą jakieś wybitne, ale z tego co sprawdzałem, to też coś tam koło 0,40-0,50, więc nie ma tragedii. No zobaczymy jak nam to pójdzie. Tak czy inaczej, no Maguś mam nadzieję, że nie będzie tutaj przynosił wstydu, no bo przypominam, że na zabójcy po stopowaniu lochów, na zabójcy, który ma te statystyki o wiele mniejsze, już tego Boruciaka pokonaliśmy i jesteśmy tam dalej w karuzeli z idolami. No a tutaj niestety Maguś troszeczkę wstyd przynosi, no ale co zrobić, zobaczcie, bardzo dużo bliskich prób, co chwilę jakieś tam 50 milionów 49, no może uda nam się to zrobić. Ogólnie jakbyśmy tak, zamknęli dość szybko tą karuzelę z idolami, no to byłaby naprawdę spora szansa, żeby tutaj jeszcze inne lochy kliknąć, no tego Cerbera prawie 10%, no myślę, że on już dzisiaj padnie, to w ogóle jestem niemalże przekonany, jeszcze będę musiał runki zobaczyć jakie mamy w broniach u siebie i na pachołkach, żeby tam na pewno nie było ognia. Tak czy inaczej, no Cerber raczej nam padnie. Wąż Midgardu 0,50 to też są naprawdę fajne procenty. Paszcza Taurona 0,30, no to już nie do końca, no pamiętamy na Boruciaka też mieliśmy jakoś tam 0,30, no i na niego wydałem łącznie już nie wiem z 2000 grzybów albo nawet 3000 na tym magu, no i on nam nie padł. No ale mówię, raczej te pierwsze trzy lochy powinniśmy zrobić, natomiast ja teraz głównie się będę skupiał tutaj właśnie na tej karuzeli z idolami. Po pierwsze chciałbym już to zrobić, chciałbym już to zamknąć, żeby to mieć z głowy. No a po drugie, naklejki do klasera, to jest wiadomo, codziennie więcej expa z tych misji i tak dalej. Sporo osób na serwerze już zrobiło w ogóle tą karuzelę z idolami, więc może również nam się uda. Chociaż no na razie ten Boruciak niestety stawia opór, no ale kurczę, no jak on nam dzisiaj nie padnie, no nie, no to musi paść. No ja sobie w ogóle nawet nie wyobrażam, żeby po tej zmianie broni, żeby po tym wszystkim tutaj jeszcze stać na tym Boruciaku. Może się na którymś jeszcze zatrzymamy, może jeszcze faktycznie dzisiaj nie zamkniemy. Chociaż no mówię, ten Boruciak i ten Zebo to są takie największe bloki, jeżeli chodzi o ten loch, no ale nie wyobrażam sobie, żeby w dalszym ciągu tego Boruciaka nie zabić. No jeżeli dzisiaj się nam to nie uda, to nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, czy to jest coś zbugowane, czy coś, no to jest chore, żeby aż tyle na nim stać, chociaż wiem, tutaj zaraz osoby, które mają jakiś, nie wiem, 550, 600 level, powiedzą, że to jest całkiem normalne, no bo faktycznie na tych wyższych poziomach no ciężko jest. Ogólnie ja się tak zastanawiam, jak będą moje odcinki wyglądać z tego Magusia, jak już tutaj właśnie wbijemy taki wyższy poziom, no bo niestety na takich wyższych poziomach, no to się potrafi na jednym lochu stać po tam, nie wiem, no kilka miesięcy, po 3 miesiące, 4 miesiące, 5 miesięcy, więc ciężko jakiś content z tego robić. Może bardziej tutaj przejdziemy na taki content late game'owy, czyli wam będę pokazywał po prostu, no wiadomo, ile tutaj na co dzień nam idzie golda, ile nam leci expa z misji, jak już będziemy mieć taki poziom 550+, chociaż jakieś tam wiecie, jak wygląda zamknięcie już wszystkich środowisk, jakaś tam kopalnia na 100, kopalnia złota, dobra, siedzi, Jezu, jak cudownie, i mamy brońkę jakąś dla Barbara, super, super, dobra, zobaczmy, tu plus 60%, to w ogóle tak, jeszcze od razu sobie sprawdźmy te runy pod tego Cerbera. Obrażenia od ognia, czyli tak, tu mamy błyskawice, tu mamy zimno, tu mamy ogień i tu mamy błyskawice, czyli tego Magusia by wypadało zmienić, no to zaraz to zrobimy. Plus 64, to nie jest jakoś bardzo dużo, ale okej, wymienimy sobie, tutaj sobie zrobimy cyk, zimne jest jak najbardziej okej, no i u Magusia sobie od razu wymienimy na błyskawice, zanim tu przemielimy, w sensie no odzyskamy klejnot, cyk, pyk, no i mamy razy dwa, więcej nie ulepszamy, od razu tutaj czarujemy, no i dobrze, nareszcie ten Boruciak nam padł, Jezu, jak dobrze, zobaczmy sobie tą walkę, jestem bardzo ciekaw. Boruciak, no tak, to jest to, zobaczmy jak to tutaj wygląda, te walki nie są jakieś giga długie, no właśnie, tutaj Boruciak jak strasznie duże obrażenia, strasznie nas mocno biję. No ale zobaczmy, tu na pewno Kunegunda musiała bardzo dużo zrobić, no Kunegunda musi kierować, no i my hitek za 307, prawie 308 milionów, no i siadło, mamy to. Dobra, zrobię tutaj jeszcze w ogóle walki za punkty doświadczenia, żeby już na pewno jakbym wbił level, to żeby tego expa nie stracić. Niestety straszną głupotę zrobiłem, wy tego mogliście nie widzieć na tym odcinku z klikania na zabójcy, bo ja tam starałem się wycinać takie najdudniejsze momenty, no ale kto był na streamie, ten widział. Niestety zapomniałem kliknąć areny przed klikaniem lochów na zabójcy,
tablicy, w sensie wiecie, miałem ten poziom chyba 472, no i niestety, no, zapomniałem tego kliknąć i tą arenę kliknąłem dopiero po tym klikaniu lochów, czyli na 507, także no wiadomo, strasznie nam ten exp zjechał w dół, wiadomo, jak ktoś patrzy na ten wykres, to wie, o czym mówię, no i niestety, no, lipa, nie, w sensie... Sporo expa akurat z tego dnia straciliśmy. Wiadomo, że kolejnego dnia już i tak byśmy musieli tą arenę robić na tym wysokim levelu. No ale zawsze to tam jakieś, no myślę, że nawet kilkaset expa na minus, kilkaset tysięcy oczywiście. No ale trudno, no zapomniałem totalnie o tym, no jak się coś takiego większego dzieje, powiedzmy, jak tam wiecie, klikanie lochów jeszcze takie mocne, jak było na tym zabójcy, no to standardowo ja coś głupiego muszę odwalić. Dobrze, jak klikniemy kolejnego, a klikniemy na pewno, to będziemy mieli 516 level. Tutaj mamy zrobioną arenkę za PD, więc super. Teraz mamy Fifko raczej pada na luzie. Jak był jeszcze ten stary berserk, to no o wiele łatwiej nam to... No w sensie inaczej, mieliśmy większe procenty po prostu. Natomiast w tym momencie również mamy fajne, więc ten Fifko myślę, że bez większych problemów nam tutaj powinien paść. Teraz to jest tak jakby walka maga, no powiedzmy z jakimś zwiadowcą bardziej. Więc no różnie to bywa. Natomiast no wiadomo, jak tutaj Fifko nie będzie się wkurzał, a nie będzie się wkurzał, bo nie może oczywiście. Jak już, no bo w lochach to też jest ten nowy berserk, tu myślę, że wszyscy wiedzą. No to raczej powinno to pójść łatwo. Chociaż kurczę, jakieś tam problemy stały niestety, no strasznie topornie idzie ta karuzela z idolami, w sensie czy mamy jakieś większe procenty na przeciwników, czy mamy mniejsze, to i tak tutaj musimy się z nimi pomęczyć, strasznie to jest takie, no specyficzne, dziwne moim zdaniem. No ale dobrze, nieważne, dawaj. Tutaj, no pani, proszę cię. W ogóle jakie my mamy procenty, jeszcze tutaj zerknę na pozostałych przeciwników, żebyśmy wiedzieli, o czym my mówimy. Pozostałe, dobrze. Teraz tak, mamy Fifko, na Fifko mamy prawie 3%. Okej, więc zobaczcie, no Fifko, tragedia, nie wiem czemu to nie pada. Potem na Sozę mamy 10,60%, to jest mag w ogóle, więc bardzo, bardzo dużo. Potem Sozę też klikamy bez problemu. Potem mamy Zebo. No i właśnie Zebo to jest kolejny problem. Na Zebo mamy 0,43, więc jeszcze mniej niż na Boruciaka. No ale może również by nam to padło. Potem mamy Dalukarda, który jest magiem 9%. Dobra, siedzi i 516 level. Na Dalukarda mamy 9%. Na Early Boya mamy 0,56. To jest łowca demonów, przypominam. Na Skate'a, czyli Berserka 20, mamy 2%. I na Dorzera mamy 5,5%. Więc kurczę, no są zadatki, żeby to kliknąć. Naprawdę są zadatki, żeby to kliknąć, no ale zobaczymy, próbujemy na razie. Teraz tak, Fifko, zobaczmy sobie tą waleczkę. No tutaj Fifko tak samo, bardzo dużo bije, Maguś fajnie. Tutaj Kunegunda na pewno musiała poratować. No i my krytem, zobaczcie, my ich tylko dobijamy. Pięknie, lecimy dalej. Teraz Sozę, 10%, pyk, jedna próba, siedzi. Kolejna cudowna sprawa. Teraz sobie to możemy rozmontować. No i lecimy do oglądania. Zobaczmy, jak to tutaj wyglądało. No tu wszyscy kryt. No i my go dobiliśmy, też bez żadnych problemów. No i teraz, tak jak wam powiedziałem, mamy tego Zebo, mamy niestety Wojownika, no i zobaczmy jak nam to tu pójdzie. No znowu musi Kunegunda na pewno skierować. Kunegunda tutaj musi być MVP tego... tej walki po prostu, no ale zobaczymy. No to jest tak naprawdę, potem Early Boy, patrząc na procenty, no to będzie taki porównywalny przeciwnik do Boruciaka, no nie? W sensie też nie będzie łatwy, no ale raczej tutaj tego Early Boya powinniśmy kliknąć, więc Zebo to w sumie chyba jest najcięższy przeciwnik, no ze wszystkich dzisiaj w tej karuzeli z idolami. Zobaczcie, w ogóle ciekawie, że na tych wojowników mamy te procenty takie mierne, no ale w sumie nie ma co się dziwić, no jesteśmy magiem, magna wojownika, no to nie jest jakiś fajny matchup, dodatkowo jeszcze jak gramy jakimś zwiadowcą, zabójcą, no to boostujemy tą Kunegundę. Nie dość, że my możemy wykierować unikami, to i ta Kunegunda może wykierować. No a tutaj jako Maguś, no to za wiele nie zrobimy. No ale dobrze, musimy liczyć na jakąś idealną próbę. Musimy liczyć na jakieś, no na jakiś taniec Kunegundy, wiadomo, żebyśmy sobie oczywiście potem ewentualnie go tylko dobili. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Wracając do mojego wątku, bo niestety Boruciak nam padł, w sensie niestety, bardzo stety, no ale Boruciak nam padł i się zgubiłem. Potem myślę, żeby właśnie wam zacząć robić taki content late game'owy, żeby wam po prostu pokazywać, to już nie będzie takie maszowanie entera, nazwijmy to, widziałem, że co niektórzy tak mówią, to już nie będzie takie maszowanie entera po prostu, no bo nie będzie co tutaj klikać, no prędzej czy później będziemy mieć na lochy po 0,01%, 0,02%,
2 albo not possible po prostu, no i będziemy musieli miesiącami farmić statystyki, żeby kolejny loch nam padł. Oczywiście wiadomo, jak już się pojawią sensowne procenty na lochy, no to będę nagrywał odcinek i będę dociskał. To jest jakby oczywiste, żebyście wy również byli przy tym progresie tej postaci. Natomiast no, tak jak wam powiedziałem, no nie będzie to już później takie proste. Będzie to na pewno fajna postać, jak będą dochodzić jakieś nowe lochy, jak w przyszłości coś tam będą dodawać, no to wtedy będziemy mieli mocną postać i ta postać będzie robiła te lochy na raz. No ale potem będę musiał trochę zmienić ten content, no bo jednak no nie będzie można tutaj co chwilę nagrywać odcinków z klikania lochów. Wiadomo jak to wygląda. Niestety, no to jest minus. W sensie ja bardzo lubię ten etap gry, żebyśmy tutaj mieli jasność. Ja bardzo lubię, jak już nie ma tak dużo lochów do kliknięcia, jak już sobie tutaj po prostu gramy na chillu, klikamy awkę i niczym się za bardzo nie przejmujemy. No ale no wiecie, no jednak dla was, dla kontentu nie jest to takie dobre. No ale oczywiście są jeszcze inne serwery, jeszcze na innych serwerach będziemy klikać, będziemy mieć docelowo tych postaci tyle, ile jest klas postaci w gierce. No bo teraz EU5, który będzie jakoś tam pewnie niedługo, no to tak samo, no tam będzie chyba, no zwiadowca, tak jak wam obiecałem. Trochę się tu zawiesiłem, ale musiałem przemyśleć na jakim serwerze, jaką klasę postaci. Tam będzie zwiadowca, potem na EU8 raczej druida planuję, potem na EU10 ten berek nam zostanie, no i to już będzie naprawdę dużo serwerów, żeby co chwilę z jakiegoś nagrywać wam content właśnie z klikania lochów. No a oprócz tego może jakaś inna klasa postaci wyjdzie, w sensie jakaś nowa, no to wtedy też sobie gdzieś nią zagramy. No jakiś ten content na pewno będziemy robić, myślę, że z tym nie powinno być problemu, no i jakoś nam to wyjdzie. Dobra, no dawaj, jedna taka fajna próba widziałem tam była, w sensie jedna taka close, bliska. Natomiast no niestety nie postawiliśmy tej kropki na D. Zobaczmy jak to wyjdzie dalej. No co chwilę mu tu zbijamy raczej tak do połowy HP, ale takie bliższe próby, no to naprawdę jest ciężko. Naprawdę tutaj ten Zebu jest problematyczny. Kurczę, no liczyć tutaj na Kunegundę, no to wiecie, to nie jest wcale takie hop-siup, to nie jest takie proste. Jeszcze zobaczmy, czy ja w ogóle tutaj zaczarowałem wszystko. Tutaj nie mam butów, ale to wiadomo dlaczego. Tak, no wszystko jest zaczarowane, wszystko jest tak jak być powinno. Oj, tutaj już przyzwyczajenia do legendarnego lochu chciałem iść. Wszystko jest tak jak być powinno, no tylko żeby nam padł ten Zebo, kurczę. Potem mamy Early Boya. Early Boy się niestety może odradzać. No ale wiadomo, jak my tutaj go dobijemy, no to się nie odrodzi, no ale tam też się na pewno przydadzą te uniki. No i jak tego Early Boya pokonamy, no to już będzie z górki. Potem już myślę, że wszystko nam padnie w miarę łatwo. Oczywiście no wiadomo, tutaj Early Boy, no to jest łowca demonów. Chyba powinno być prościej aniżeli z tymi wojownikami, no ale patrząc na procenty, no to poziom trudności jest podobny. No dobrze, trudno, na razie lecimy, na razie próbujemy. Jest naprawdę duża szansa, żeby dzisiaj, a może pójdziemy do tego Cerbera w ogóle, skoro na niego mamy niby 10%, to sprawdźmy, czy on nam padnie faktycznie tak szybko, jak nam ten kalkulator pokazuje. Zawsze to może jakiś nam itemek poleci albo coś takiego. Sprawdźmy to sobie, bo jestem ciekaw. No tu jakieś bliskie próby co chwilę. Zmieniliśmy tam jeszcze runkę, więc jeszcze te procenty powinny być wyższe. No ale właśnie, czy aby na pewno nam to tak szybko pójdzie. Powiedzmy, że ze 100 grzybków na niego. Oczywiście jak zamknę karuzelę, to ja tutaj wrócę i go docisnę. No ale tak ze 100 grzybków. No jeżeli mamy 10%, to te 100 grzybków powinno wystarczyć. A jeżeli nie, no to oznacza, że w dalszym ciągu na tego Cerbera te procenty są jako tako tam zbugowane niestety i nie jest to zbyt miarodajne. No pamiętamy, kto oglądał ostatni odcinek, ten wie, że na Cerbera mieliśmy kilka ładnych procent, a no niestety nam nie padło dziwo. No i tak jak wam wspomniałem, potem czytałem komentarze pod tym filmem, trochę osób mi pisało, że faktycznie coś z tym Cerberem jest nie tak, bo SF Tools pokazuje duże procenty, no on niestety nam nie pada. No i w tym przypadku jest tak samo. Zwróćcie uwagę, w karuzeli jak mieliśmy tam na kogoś 10%, czy tam 9, no to padł nam praktycznie z bomby. Teraz mamy na Cerbera 10%, no i nam nie pada, więc faktycznie coś tutaj z nim jest niestety nie tak. No ale dobrze, no jeszcze powiedzmy 20 grzybków. No niby tam to levela nie da, więc nie wiem po co to robię, ewentualnie potem jakiś nowy itemek dla pachołka. No ale chyba niestety nam się to nie powiedzie dzisiaj. Chyba niestety będzie z nim problem. W ogóle ciekaw jestem, no ale wydaje mi się, że aż tak to nie jest zbugowane. Dobra, 100 grzybów poszło na niego. Niestety, wracamy tutaj do Zebo. Jeszcze się tu może przelogujemy na wszelki wypadek, jakby to cokolwiek miało zmienić. No i okej, okay. O, zobaczcie, po przelogowaniu pierwsza próba bardzo bliska.
Śmiesznie by było, jakby na tego serwera tak naprawdę było not possible, a po prostu SF Tools pokazywał zbugowane tam wartości, ale no chyba aż tak to nie jest zbugowane, chyba aż tak to nie. Zobaczymy, no zobaczymy w każdym razie, na razie próbujemy klikać, na razie tutaj próbujemy tego Zebo docisnąć, to jest nasz największy priorytet, tylko no mówię, no kurczę, te uniki nam muszą siąść. Oczywiście wiadomo, jak tam Maguś ma naprawdę fajną broń, więc jak ten Maguś machnie jakiegoś tam kryta z dużego rozrzutu, no to będzie spoko. No ten Zebo niby jest wojownikiem, on nam bije naprawdę bardzo dużo, no ale tutaj no mówię, nie ma za dużo HP, on ma zaledwie 1 miliard HP, więc jak mu Maguś machnie z jakiegoś dużego kryta, w sensie rozrzutu kryta, potem my machniemy z jakiegoś dużego rozrzutu kryta, jeszcze oczywiście Kunegunda musi im troszeczkę pounikać, musi jakiś tam taniec zrobić, no to powinno to siąść, nie? Tylko pytanie, ile prób będziemy potrzebować, żeby tego Zebo tutaj docisnąć. No ale jest to fajne, bo nareszcie się coś ruszyło, zrobiliśmy i tak już w tym momencie 3 lochy, bo mamy Boruciaka, mamy Fifko, mamy Sozę, więc chociaż jakiś progres na tym Magu się w końcu pojawił. Wbiliśmy też level, zawsze to delikatnie do przodu. No ale dawaj, no jeszcze bym chciał. Tutaj mamy tak, aha, potem jest ten Dalukart, no i potem jest ten Early Boy, czyli jak ten padnie, to kolejny pada z bomby, no i kolejny bloczek, że tak powiem, jest właśnie na tym Early Boyu nieszczęsnym. Kurczę, no spodziewałem się, że nam to szybciej pójdzie, jak mam być szczery. Myślałem, że jednak ten Zebo, no aż tyle nas nie będzie trzymał, no ale dobra, no, na razie klikamy, to jest nasz priorytet na ten odcinek. Jakbym dał na miniaturkę, że mamy 100% klasera, to w ogóle by było idealnie, no ale do tego to musimy tą karuzelę zamknąć, więc na razie próbujemy. Nic innego nam nie zostaje, no tak naprawdę tak. No ten nam niestety nie padł, mimo że mamy 10%, więc sobie na razie go odpuszczam. Po tym wężu Midgardu jest Berek, więc tego Berka powinienem zrobić. No ale to wiadomo, no na węża Midgardu mamy mniej niż na tego Zebo. Paszcza Taurona, no to też tak średnio, chociaż nie, czekajcie, na tego węża Midgardu to mam podobnie co do Zebo. No ale nie, no tutaj te naklejki, te 100% klasera jest o wiele bardziej kuszące. No tego expa, no to i tak jak widzicie, nie dostajemy za wiele. No my tutaj musimy pokonać 5 lochów, żeby dostać pełen level. No a no nie jest to takie proste już na tym etapie, nie? Ciężko jest nieraz 1-2 lochy pokonać, a co dopiero 5? No ale dobrze, no próbujemy. Nie lubię strasznie takich odcinków. Wolę takie odcinki, gdzie nam szybko padają przeciwnicy, gdzie tutaj jakby co chwilę się coś dzieje, jest jakaś dynamika. No i wtedy ja tam, wiecie, ciągle mam do czego się odnosić, no a tutaj niestety musimy klikać, no i jest jak jest. W ogóle co do ostatniego odcinka, w sensie nie wiem, czy to będzie ostatni odcinek, czy przedostatni, bo nie wiem, czy coś jeszcze pomiędzy nimi wleci, ale co do tego odcinka, gdzie zapowiadałem tą swoją właśnie gildię na EU8, kto nie widział, to sobie może tam obejrzeć, to widziałem, że ogólnie bardzo pozytywnie go odebraliście. W tym momencie nie minęło nawet 24 godziny od wysłania, już tam jest około 2,5 chyba tysiąca wyświetleń, jakoś tak, no dokładnie, idealnie 2500 w tym momencie, w czasie rzeczywistym, jak sobie tutaj sprawdziłem na drugim monitorze, więc bardzo pozytywny odbiór, bardzo wam się spodobało, sporo osób do mnie napisało o tą gildię na EU8, natomiast mam nauczkę dla siebie na przyszłość, że jak chcę robić właśnie taki odcinek, gdzie chcę coś sobie robić w tle, a do was gadać o jednym głównym wątku, jakim była właśnie ta gildia na EU8, no to muszę sobie pisać skróty myślowe, tak jak to robię na przykład do poradników, w sensie robiłem jak nagrywałem, muszę sobie pisać skróty myślowe po prostu na drugim monitorze, na no w notatniku najlepiej, o czym chcę powiedzieć, czyli na przykład jak tam było, no to dlaczego EU8, kiedy to EU8 wyjdzie, jakie plany na gildię, jak się do mnie zgłosić do tej gildii, no i tam ogólnie jakieś informacje, które wam chciałem przekazać, bo jak tego nie mam napisanego na kartce, to ja tak strasznie latam od jednego wątku do drugiego, co chwilę coś tam zmieniam, mówię po kilka razy to samo, źle się tego słuchało, w sensie potem jak to obejrzałem, no to mam takie przeczucie po prostu, że źle się tego słuchało, że jednak trzeba sobie robić właśnie taki, no nie scenariusz, no bo to jest duże słowo, tylko po prostu takie skróty myślowe w punktach, no i po kolei omawiać to, co chcę, i potem już się nie powtarzać, nie wracać do tego, bo te informacje były takie strasznie, wiecie, rozwalone po całym odcinku, nazwijmy to. No ale mam nauczkę, robiłem to dość na szybko, chciałem to wam nagrać koniecznie, nagrywałem to tam chyba o 14:00.
jak dobrze pamiętam, no odcinek wleciał o 16, więc mam nauczkę, żeby po prostu na przyszłość się bardziej do takich rzeczy przygotowywać, jeżeli chcę jakiś konkretny wątek poruszać w odcinku, no bo potem to jest chaotycznie, no i potem nieprzyjemnie się tego słucha, ale mimo to bardzo pozytywny odbiór odcinka. Ogólnie mam takie, oj, walnąłem w mikrofon, mam takie wrażenie, że ja jestem bardziej wymagający od siebie, aniżeli wy ode mnie, w sensie takim, że ja na przykład nagrywam jakiś film, oglądam ten film mi się strasznie, w sensie no może nie strasznie, ale po prostu mi się nie podoba, potem sobie myślę, że to mogłem zrobić lepiej, tu mogłem powiedzieć inaczej, tu to, tu tamto, no a finalnie odbiór i tak jest pozytywny i tak to robi fajne wyświetlenia, no i nie ma tam żadnych łapek w dół czy coś takiego, chociaż łapki w dół to akurat nie są za bardzo miarodajne. No ale mówię, wydaje mi się, że wy po prostu aż tyle ode mnie nie oczekujecie jako widzowie, co ja oczekuję od samego siebie, od swoich filmów. No i nieraz to jest takie męczące, bo ja nieraz naprawdę potrafię jeden film nagrywać po kilka godzin, bo na przykład tu mi się coś nie podoba, tu coś wycinam, tu coś źle powiedziałem, nagrywam od nowa i tak dalej, nie? Więc chyba trzeba przestać się po prostu tym aż tak przejmować. No ale to no, możecie dać znać w komentarzu, możecie napisać, co wy ogólnie o tym uważacie. Kurczę, no bardzo dużo grzybów już tu nam poszło na tego Zebo. Tak jak mówiłem, no to jest niestety kolejny blok, to jest niestety kolejny... A wiecie co? Jeszcze tak się zastanawiam. Bo tak, no my tutaj mamy... Chyba tylko broni u Kunegundy nie wymieniliśmy. Jak to ogólnie wygląda? Może ja bym tu poświęcił jakąś brońkę. Poczekajcie, tylko teraz tak. To jest jakaś stara brońka. To jest... A nie, to jest na wszystkie staty. A my tu jeszcze coś mamy... No tu mamy jakąś... O! To jest tylko rozrzut słaby, ale zobaczmy, czy nam to poleci... Kurczę, dla wojownika, no niestety, niedobrze. To możemy zrobić tak, no i co? Może jakąś na wszystkie staty nawet by mu dać? Poczekajcie, a to nam ile zabiera? No to jest jakaś stara, to jest jakaś stara... Kurczę, no mogłem jakoś pomyśleć, żeby tej Kunegundzie też tą brońkę wymienić, no bo tutaj tak... No Mariuszkowi wymieniłem... Temu poleciała z lochów. Tutaj nam niestety poleciała dla woja broń. To sobie zostawimy na rozmontowanie najwyżej na jutro. No nie ma jak, nie ma jak. No a tej Kunegundzie zwłaszcza... Znowu się pomyliłem. A tej Kunegundzie zwłaszcza właśnie na takiego wojownika... Ta lepsza brońka by się na pewno przydała, no ale czy to by aż tyle zmieniło? No wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że tutaj taką główną kwestią to są oczywiście te uniki. Te uniki muszą zrobić robotę, no ale dobra, no zobaczymy. Na razie klikajmy, na razie tutaj skupmy się na tym Zebo nieszczęsnym. Chociaż szkoda jakbyśmy na nim się zatrzymali, szkoda jakby on nam już tutaj nie padł. No ale może nam jakaś brońka z niego poleci, może nam z tego kolejnego maga poleci. Ale kurczę, jak na 0,50 to naprawdę... Jest to ciężkie, w sensie zwróćcie uwagę, jak my tam klikaliśmy lochy na zabójcy, ja tam oczywiście powycinałem te takie dłuższe klikanie, no bo to nie było sensu, żeby tego do odcinka wstawiać, no ale zwróćcie uwagę, że tam naprawdę jakieś procenty 0,10, 0,20, 0,30, no i aż tak się nie musieliśmy męczyć, po prostu klikałem... No i prędzej czy później nam to siadało. A tutaj mamy niby 0,50 prawie na tego Zebo, no tam 0,40, więc w teorii nieźle, w teorii naprawdę są to spoko procenty, nie jest to jakieś 0,10, 0,05, no a mimo to strasznie problem jest, żeby go tutaj pokonać. No ale dobrze, no próbujemy, nie ma, już to mówię chyba piąty raz na tym odcinku, tam jaka bliska próba, Jezu, to jest dosłownie jeden hitek więcej, jakiś jeden unik więcej, jakiś jeden, nie wiem, kryt więcej chociażby, no i ten Zebo nam pada, no ale nie możemy po raz kolejny tej kropki na D postawić, ale próbujemy. 569 level ma Zebo, zobaczmy jak to tutaj nam wyjdzie, czy w ogóle wyjdzie. No jeszcze troszkę mamy grzybów, żeby na niego wydać, jeszcze tutaj troszkę możemy poklikać, no ale nie wiem, czy wam się to przyjemnie w ogóle ogląda. Wiadomo, no na odcinku lepiej jest, jak się coś dzieje, jak te lochy szybciej padają, no ale też z drugiej strony nie chcę za bardzo zmieniać lochu, no bo tak jak wam powiedziałem, chcę się tutaj głównie skupić na tej karuzeli z idolami, chcę głównie tutaj ją poklikać, no a ewentualnie jeszcze później w przyszłości jakieś tam inne lożki, no głównie te, na które w tym odcinku mamy fajne procenty, no chyba, że teraz nagle nam, nie wiem, powiedzmy w 200 grzybów padną wszystkie lochy z karuzeli z idolami, no to wtedy jeszcze będę mógł iść do tej strefy mroku, no ale nie zapowiada się na to, nie zapowiada się na to, widzimy, że jest to ciężkie, jest to naprawdę ciężkie, żeby tego Zebo kliknąć i żeby przejść sobie tutaj dalej.
No ale co zrobić? 429 prawie tysięcy siły w ogóle. No mówię, on bije nam bardzo dużo. On w ogóle wszystkich tutaj one-shotuje, jak się nie mylę. A nie, okej, okay, Barbara nie one-shotuje, co ciekawe. Barbar tutaj same kryty, no ale Barbar zrobił tyle co nic. Maguś strasznie małe obrażenia. No i tutaj Kunegunda, no Kunegunda musi czarować tymi unikami. No ale właśnie, no Kunegundę on... No i nas też one-shotuje. No to jest to, że tutaj ciężko, naprawdę ciężko, bo tu musi tych uników naprawdę sporo iść. No i my potem musimy machnąć kryta, no to nie jest takie proste, żeby go ubić i żeby tutaj skończyć go, powiedzmy. No ale okej, lecimy dalej. A, tu w ogóle dodali opisy, tak teraz widzę, zaczytałem się. Ostatnio coś było, że wszyscy jakby twórcy w tej karuseli z idolami, bo oni nie mieli wcześniej opisów, czyli chodzi tutaj oczywiście o ten opis pod spodem. No i tak sobie przeczytałem, jaki ma Zebo, bo z tego co widziałem i tam słyszałem, to wszyscy twórcy, którzy są w karuseli z idolami, zostali poproszeni, żeby po prostu jakiś opis sobie wymyślić i żeby ten opis tam przesłać do twórców, w sensie twórców gry, no i oni dodawali. Teraz widzę, że są tu pododawane te opisy, a szczerze mówiąc nawet tego nie czytałem. Dopiero teraz zwróciłem uwagę, no ale to nie jest najważniejsze, kurczę, to są takie pierdoły, którymi nie powinniśmy się przejmować. My tutaj powinniśmy, no, liczyć na to i liczymy oczywiście, że ten Zebo nam padnie. Jezu, jaki to jest ciężki przeciwnik, dlaczego takie są problemy? No na zabójcy, jak na tego Zebo będziemy mieli już jakieś szanse, no to na pewno go zrobimy. W ogóle na czym my stoimy na zabójcy swoją drogą? Zobaczmy, czy właśnie nie na Zebo? Nie, na Sozę, okej, no tak, w sumie to ma sens. Sozę to jest mag, więc nie ma co się dziwić, czemu nas tu wyrzuciło. No okej, nie możesz teraz tego zrobić. No, klasyczek, dobrze, lecimy dalej. Klikamy tego Zebo, no proszę cię. Padnij nam tutaj w miarę szybko, w miarę łatwo. O, jak tak myślę, że potem na tego Early Boya będziemy mieli podobne procenty i będziemy go tyle też musieli klikać, to powiem wam szczerze, że mi się odechciewa. No ale dobrze, no trzy lochy już dzisiaj zrobione. O tym pamiętajmy, nie zapominajmy, że trzy lochy już dzisiaj zrobiliśmy. Strasznie tutaj się nie możemy przebić przez tą karuzelę. No jest to naprawdę coś tragicznego. Pamiętam, że jak na jakimś tam, nie wiem, Berserku, na którym dobiłem 500 poziom, na jakimś tam Paladynie chyba na W37, no to ta karuzela nam padła naprawdę sprawnie. Tylko no trzeba pamiętać, że tam jednak od poziomu 400 lecieliśmy pod Golda, więc te statystyki były no o wiele lepsze na tym levelu 500. Więc tutaj nie ma co się dziwić, że ich pokonaliśmy. No i w sumie Berek, no to wiadomo, no Berek przez te lochy to wszyscy wiemy, jak przechodzi. No ale mimo wszystko jednak, no ten Maguś już naprawdę staje na nogi. Ten Maguś już ma naprawdę fajne te statystyki, tak overall. Już tutaj gramy pół roku na expa, w sensie na Golda, więc tego Golda codziennie zyskujemy bardzo, bardzo dużo. Te podstawki już wyglądają solidnie, więc no powinniśmy też to zrobić. Nie wiem, z czego to wynika, że mamy takie problemy, no ale jest jak jest. Dobra, no dawaj, znowu pół HP, co chwilę to do tej połówki mu dobijamy. Są tam takie próby lepsze, są tam takie próby bardziej obiecujące. Już powiem wam szczerze, już powoli tracę nadzieję, już powoli wydaje mi się, że nie pokaże nam się ten ekran, że go pokonaliśmy. No ale co zrobić, no długi odcinek znowu będzie, ale trudno, no jest jak jest. Próbujemy to zrobić, męczymy się, macie tutaj wszystko na odcinku, widzicie jak to jest, widzicie ile tutaj grzybów musimy wydać, co jest dla mnie osobiście, no dziwne, bardzo dziwne. Z racji tego, że właśnie no niby 0,40, 0,50% około coś te okolice. Mamy tutaj nowe itemki, mamy tutaj powymieniane sporo rzeczy, sporo też nam statystyk doszło od ostatniego odcinka. No i tak są takie problemy, żeby po prostu tego Zebo ubić. No ale to jest to, że nie boostujemy Kunegundy. No tutaj no widzicie, na zabójcy z o wiele słabszymi statystykami doszliśmy dalej po tym klikaniu lochów. No a tutaj przez to, że tej Kunegundy nie boostujemy, że my jesteśmy Magusiem, no to te lochy są mierne. Tutaj macie obraz jakby i porównanie właśnie, no wiadomo, porównać ciężko, no bo statystyki są różne. Maguś ma mocniejsze, a mimo to ten zabójca ma zadatki na to, żeby po prostu tego Magusia wyprzedzić w tych lochach. Więc macie tutaj porównanie, że mag w lochach jest, no słaby. Mag w lochach jest po prostu słaby, nie ma tutaj żadnego takiego wow, jeżeli o niego chodzi. No i niestety wygląda to tak jak wygląda, że tutaj klasy z unikami no robią go. Natomiast wiadomo, no później jak już będziemy mieć wyższy level, jeszcze wyższy, no to potem i tak mniej więcej wszyscy staną na tych samych lochach. Mniej więcej wszystkie klasy będą miały tam, wiecie, różnicę jednego, może dwóch lochów, no to jest około tam 300-600 milionów expa, no i to już takiej dużej różnicy robić nie będzie. No ale na razie jest to widoczne, na razie tutaj bardzo dużo postaci, już mówię, tą karuzelę
karuzelę zamknęło, no i ogólnie mają wyższy level, bo po prostu mają te lochy bardziej dopchane, no ale jest jak jest, dobra, no dawaj. Już z 1000 grzybów na niego poszło, jak nie lepiej, wydaje mi się, że z 1200 coś koło tego. Masakra, masakra po prostu, liczyłem, że to będzie ten odcinek, liczyłem, że tutaj nam wszystko padnie ładnie. No i w sumie na początku tak było, bo ruch tak w miarę łatwo, potem ten Fifko, potem Soze, naprawdę szybko, przyjemnie, no a tutaj niestety Zebo, Jezu, ale żeby Polak Polakowi coś takiego robił, ja już rozumiem, jakby nas ktoś tam inny zatrzymał, no ale dwóch, nazwijmy to, twórców z community, żeby tutaj jeden drugiego tak mocno blokował, no to jest strasznie niemiłe tutaj, no ale co zrobić, on w ogóle, aha, to już sprawdzałem. No nie wiem, no ciężki jest, bardzo jest ciężki. No uzyskać tutaj jakąś sensowną próbę od tej Kunegundy, gdy nie mamy podki na zręczność, to jest no bardzo, bardzo ciężkie. Nie ma co się tutaj oszukiwać. Bardzo trudno jest właśnie dostać tych uników dużo. Oczywiście jeszcze za unikami muszą iść kryty, to co już mówiłem. Już w ogóle chyba się zapętlam, już mam takie wrażenie, że mówię ciągle jedno i to samo. No ale co tutaj? Dobra, siedzi, Jezu, nareszcie. Masakra, masakra, ale udało nam się go pokonać, okej, jest jakaś nadzieja, mamy jakiś pasek dla zwiadowcy, fajny, plus 35, możemy to wymienić, runki nawet nie, a nie, no nie to, runkę musimy zmieniać, dobra, całe szczęście, że się tutaj nie pomyliłem, chociaż runkę jakąś na łączną odporność to bym pewnie znalazł w ekwipunku, odzyskujemy sobie klejnot, robimy cyk, robimy tutaj ulepszenie razy dwa. Pięknie, nic nie musimy czarować. No i co? I się przelogujemy na wszelki wypadek. No i sprawdźmy, sprawdźmy, jak tutaj wygląda walka. No akurat Barbar za wiele nie zrobił, Maguś krytyk. No i jestem przekonany, że tutaj Kunegunda. Kunegunda po raz kolejny zatańczyła. Cyk, cyk. No i właśnie, i zobaczcie, dwa kryty tak naprawdę Kunegundy, takie mocniejsze. No i zostało nam go dobić i pięknie, mamy to, lecimy sobie tutaj dalej. Teraz mamy Dalukarda, który jest magusiem, no i to powinno nam paść szybko. Na niego te procenty były dość wysokie, z tego co pamiętam, więc raczej tu problemu być nie powinno. Tylko musimy dokładnie po prostu krytami machnąć. No i co, teraz mamy jakąś rózgę. Ta rózga jest na wszystkie staty z tego co widzę, minus 41, no bo wiadomo, to jest zwykła. Dobrze, niech ona sobie będzie na jutro do rozmontowania, a nie, jeszcze mam dzisiaj jedno rozmontowanie, to tą brońkę wojownika możemy... No a to niech sobie leży. No i dobrze, sprawdźmy tą bitwę może, bo to też jest oczywiście bardzo ciekawe. To to będzie raczej, no właśnie, tutaj zwykły, tu krytyk, Kunegunda krytyk. No i my do bitka, piękna sprawa. No i co? I teraz ten Dalukard. Sprawdźmy w ogóle, przelogujmy się jeszcze. Dalukard, w sensie Dalukard, ten Early Boy, on będzie chyba ostatnim blokiem dla nas, tak mi się wydaje. To będzie raczej... O, na Cerbera już mamy, zobaczcie, 17% po zmianie tej runy. No widzicie, i nam nie padł 100 grzybów, a to ciekawostka. Early Boy 0,53. No to no więcej niż na Zebo. W teorii więcej niż na Zebo. No on tutaj wiadomo. No odrodzić to on się w sumie nie odrodzi. W sensie może ewentualnie na Kunegundę, jeżeli Kunegunda by go dobiła. No ale tak generalnie to nie ma bardzo jak się odrodzić. Dlatego, że zobaczcie, jak te walki wyglądają. No on tutaj też ma bardzo dużo obrażeń. Praktycznie wszystkich one-shotuje. Tutaj tak samo, no i to ewentualnie Kunegunda jakby go porobiła, ale wydaje mi się, że to też jest dość ciężkie, w sensie wydaje mi się, że bardziej tutaj, no w sumie on ma zręczność, to... No i nas też one-shotuje, dobra. No ale no coś w tym stylu, w sensie na nas się nie odrodzi, bo my go, rozumiecie, tak jakby dobijemy, nie? Jeżeli tam pachołki mu zabiorą sporo HP i zostanie, powiedzmy mu tam, nie wiem, z 200 milionów czy tam 300, nie wiem ile jesteśmy, szczerze mówiąc, w stanie wyciągnąć, no to faktycznie jest naprawdę potencjał na to, żeby go ubić, bo jeżeli Kunegunda go wymęczy sama i zrobi bardzo dużo uników, no to wtedy on się może odrodzić, no i wtedy będzie to problematyczne, ale jak Kunegunda go tylko smyrnie i zostanie mu niewiele HP, no to my go oczywiście dobijamy, no i dzięki temu sobie tutaj, no wiecie, po prostu go zabijamy i on się nie odradza, no rozumiecie, o co mi chodzi. No i dobrze, jak to jeszcze potem wygląda, sprawdźmy. Nie wiem, czy go tu ubijemy, bo to też nie są duże procenty, no ale też na niego planuję tutaj troszkę grzybów wydać. Potem mamy na Skate'a Berka 2% i na, no to już wam w sumie mówiłem, i na Dorzera mamy 5, no prawie 6%, prawie 6% na Dorzera, więc potem... Dobra. Dobra, siedzi to, mamy. Jezu, jak szybko, zobaczcie ile my się z Zebo męczyliśmy, a ile się męczyliśmy z nim, mając prawie te same procenty. Jak dobrze, zrobimy to dzisiaj, zrobimy to, zamkniemy tą karuzelę z idolami. No, no ta tutaj właśnie Kunegunda.
No i zobaczcie, idealny scenariusz. Kunegunda go tak po haratała, powiedzmy, że zostało mu naprawdę mało HP, no i my go tylko dobiliśmy. Kolejny itemek niestety, który nam się nie przyda, będzie do rozmontowania. No i co? I lecimy. Skate 2%, to nam powinno paść w miarę szybko, mam przynajmniej taką nadzieję. To jest berek, no ale tutaj, no wiadomo. Chociaż nie, my w sumie teraz w berka nie bijemy dwa razy więcej obrażeń, Mariuszek też nie, no ale 2% to już jest sporo, 2% nam tutaj powinno paść, raczej to nie jest żaden bloczek, skate, też nie czytałem w ogóle tego opisu, teraz sobie przeczytam, no ale to są takie, w ogóle ciekaw jestem, czy to faktycznie te osoby wymyślały te opisy, ale wydaje mi się, że tak, no bo mówię, z tego co słyszałem, to jednak tam kazali wysłać. Dobra, mamy 517 level, cyk, no i mamy Dorzera, teraz coś na zręczność, zobaczmy sobie, czy ten trinket nam się przyda. Nie bardzo, plus 8 tylko, więc sobie zostawiamy. Zobaczmy tą walkę bez jakichkolwiek problemów. No tutaj Barbara zone-shotował. Tutaj chyba Kunegunda musiała sporo zrobić, dokładnie. Kurczę, Jezu, jakie MVP Kunegundy w tej walce, pięknie. No i okej, i mamy ostatniego. Mamy Dorzera, na którego mamy prawie 6%, który jest magusiem, który raczej nie powinien z nami w ogóle tutaj stawać do walki, wydaje mi się, gdyż raczej go bardzo szybko pokonamy. Tutaj zobaczcie, jaki taki performance komentatorski. No ale tak, na prawie 6% z racji tego, że to jest magus, to dokładnie mamy to. Karuzela z idolami zamknięta, pokonany. Tu coś na wszystkie staty, też zostawiamy do rozmontowania. No i mamy 100% klasera, zobaczcie, mamy wszystkie naklejki w tym klaserze zdobyte, więc pięknie, wbiliśmy 517 level, no cudownie, nareszcie to zrobiliśmy, kolejne jakieś bardziej late game'owe osiągnięcie. W ogóle jakie obrażenia, no właśnie, wszyscy kryty. Kolejne jakieś bardziej late game'owe osiągnięcie. No i zostaje nam do klepania tylko i wyłącznie strefa mroku. Wszystko mamy już tutaj zaptaszkowane, wszystko mamy zamknięte. W ogóle nie ma żadnego osiągnięcia za ubicie tej karuzeli z idolami, dlatego że jest za pokonanie 10, bo kiedyś ta karuzela miała tylko 10 przeciwników. No w sumie mogliby zrobić coś nowego. No i okej, teraz mamy tak, zrobimy może jeszcze jednego skana. Natomiast no ten Cerber mnie niepokoi, no na Cerbera mamy 17%, więc to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo, 17,5 w tym momencie, no dziwne są te procenty, na węża Midgardu mamy 0,54 i na paszczę Taurona mamy 0,34, no dobrze, no spróbujmy tego Cerbera, zobaczmy czy nam się tutaj uda cokolwiek, no on ma bardzo dużo HP, nie, to jest 8,5 miliarda HP ponad, więc tutaj no straszny ten rozstrzał tych walk może być różny, no ale tutaj jakby Kunegunda coś podziałała tak samo z nami, no on w sumie dużo nie bije, on ma tylko 75 tysięcy zręczności, więc od nas jakieś kryty, no i te też, no powinno to siąść. Kolejnego levela już raczej nie wbijemy, ale okej, siadło nam, zobaczcie. Już tutaj tracę głos powoli, ale nam siadło pięknie. To nam się również nie przyda, więc znowu do rozmontowania. Dobrze, że mamy sporo miejsca. Zobaczmy tą walkę, bo to będzie naprawdę długa walka, ale może być ciekawa. Tak czy inaczej nareszcie ten Cerber. No okej, może nie będziemy całości oglądać. Barbar coś tam zrobił. Mariuszek, no też go tutaj dziabie. Bardzo mocne hity, zobaczcie. Po 600 już nawet. Tutaj Kunegunda, no to pewnie dużo uników. Dobra, Kunegunda około 2 miliardy zbiła. No i teraz my. O, piękne hity i na koniec prawie 800 milionów. No i Cerber pokonany. Dobrze, kogo mamy teraz? Teraz mamy Meduzę. Meduza to jest mag i to jest odporność na zimno. No chyba jej już tutaj nie zrobimy. Skanika jeszcze jednego machnę, żebyśmy sobie przetestowali, no ale chyba tej meduzy już nie zrobimy, tak mi się wydaje. Dokładnie, meduza już jest not possible, czyli kolejny stop na lochy. No ale ten wąż Midgardu mnie ciekawi, bo jak tego węża Midgardu pokonamy, to są w ogóle błyskawice, czyli tak, jak ja bym tu powymieniał, tu mamy błyskawice, to możemy z powrotem zamienić na ogień, zobaczcie, tutaj mamy zimno, u Kunegundy mamy też błyskawice, dobra, czyli okej, tu możemy, właśnie dobrze jest mieć kilka broni w ekwipunku, właśnie na takie sytuacje. No i tu mamy zimno, dobra, czyli teraz jeszcze nam się bardziej te procenty powinny zwiększyć. To jeszcze jeden skanin, zapomniałem, że ten wąż Midgardu ma tutaj, wiecie, jakieś odporności czy coś takiego, więc jeszcze jeden skanik.
No, dużo to nie zmieniło z tego co widzę. 0,55, no coś tam nam wzrosło, ale nie za dużo. Dobrze, trochę go tu popróbujemy. To już nie jest must have. Nie wiem czy nam się uda, czy nam się nie uda, ale fajnie by było, bo tak jak mówię, jak tego węża pokonamy, to potem pokonamy sobie tego 9, bo to jest berek. On raczej jest prostszy do ubicia. No i potem 10 to również jest berek, tylko że to jest, nie pamiętam jak on się nazywa, chyba Surtr. No to nie wiem czy jego tak zrobimy z marszu z bomby, ale może, może nam się to uda. Jeszcze tutaj powiedzmy, nie wiem, z 300-400 grzybków na tego węża Midgardu popróbujemy, a nuż siądzie jakaś fajna próba. On tutaj ma 1 400 000 000 HP, no ale tej zręczności też nie ma jakoś bardzo dużo, więc jakoś... Dobra, nieważne, nie było tematu. Znowu mamy coś na wszystkie staty, znowu nam się nie przyda. Dobrze, sprawdźmy w ogóle dalej jak to wygląda. To jest... to są nordyccy bogowie. Zobaczmy. Okej, okay. Na Fenrira mamy 0,31 tylko. Na Fenrira mamy mniejsze procenty. Kurczę, zapomniałem, że to już nie jest ten etap, gdzie wiecie, te berki były bardzo proste dla magów. Paszcza Taurona 0,39. No to my więcej mamy na paszczę Taurona, aniżeli na tego berserka kolejnego. To, chociaż my tutaj mamy błyskawice, w sensie chyba dużo tych błyska... A nie, bo my zmienialiśmy błyskawice, tak? My nie mamy żadnych błyskawic chyba. Dokładnie, zimno, zimno, ogień, no i ogień. Dobra, czyli po prostu mamy na niego małe procenty. No to spróbujmy jeszcze tą paszczę Taurona. Skoro nam wąż Midgardu tak szybko padł, to jeszcze możemy spróbować paszczę Taurona. Zobaczmy jak to pójdzie, no ale to już jest takie dopychanie na siłę. To już w sumie, no powiedzmy, że z 200 grzybków na tą paszczę Taurona. Myślałem, specjalnie wziąłem tego węża Midgardu, no bo w sumie na niego teraz mieliśmy największe procenty, ale myślałem, że ten... Kurczę, Jezu, co tu się zaczęło dziać? Tu, nie wiem, ten maguś dostał jakiegoś boosta niesamowitego. Zobaczcie to, jak my jeszcze jeden loch pokonamy, to my tutaj będziemy mieli... A, ja oglądałem tego węża Midgardu. Wydaje mi się, że nie. Możemy obejrzeć. Jak tutaj jeszcze jeden loch zrobimy, to wbijemy 518 level. Kurczę, powiem wam szczerze, że aż jestem sam w szoku, aż jestem zdziwiony, jak tutaj nagle po tych tysiącach grzybów wydanych na Zewo taki potężny progres, jeżeli chodzi o te lochy. Tu bardzo fajnie, zobaczcie, jak tutaj Kunegunda muci, piękna sprawa. No i okej, teraz nam zostało go tylko dobić. No i zobaczmy tą paszczę Taurona. Ona tutaj ma bardzo dużo HP, natomiast... No, troszkę te walki będą trwać, ale obejrzymy w całości, zobaczymy. Chociaż nie, to może skipniemy. No właśnie, Kunegunda 1 000 000 000 HP zbiła. No i my tak naprawdę również tylko dobiliśmy. No i dobrze, i sprawdźmy znowu procenty w takim razie. Nie wiedziałem, że nam tak szybko i łatwo to wszystko padnie. A jeżeli jest taka dobra passa, no to może jeszcze jednego przeciwnika. Odcinek 50 minut. Dobra, czyli teraz mamy tak, na Fenrira mamy 0,37. Tego co widzę, więc bardzo podobnie do tej paszczy Taurona. Klikamy go sobie. Runki są dobre na naszych pachołkach i u nas, więc nie ma z tym problemu. No i potem mamy na Necromancera, czyli tego w Hemoridorze 001. Na Wredną Wiedźmę już nam się zmieniło z Not Possible na 000, to ciekawostka. No i potem sami wiecie kto Not Possible i Meduza Not Possible. Na Surtra mamy 000, czyli tego kolejnego po tym Fenrirze. Więc no, jak tego pokonamy, to już wszystkie jakieś sensowniejsze procenty niestety będziemy mieli zrobione. No i będziemy musieli czekać znowu pewnie, no, jakieś miesiące, myślę, że miesiące, żeby sobie znowu jakiś tutaj progresik zrobić. No ale zobaczcie, wymiana broni z tej zwykłej na legendarną i tak naprawdę tylko broni, jakieś tam wymiany ekwipunku pachołków, jak tam jakieś były, jakieś starsze itemki były, no i naprawdę ciekawie, no tak jak się z tym Zebo męczyliśmy bardzo, bardzo długo, tak tutaj, kurczę, powiem wam, że naprawdę to wyszło fajnie, zwłaszcza te ostatnie lochy, że nam to tak bardzo szybko padło. No i zobaczcie, my tutaj już na wszystkich jesteśmy pod koniec. Jak tego pokonamy, to tu będziemy już na 10. W Hemoridorze, czyli w tej górze popiołów, stary Hemoridor, jesteśmy na 10. W ekspresie do szkoły magii jesteśmy na 10. No i tak naprawdę tylko karszma mrocznych sobowtórów. No i tutaj ten loszek Góra Olimp, no to to nam tylko zostanie. No i oczywiście Grota Potworów, tylko że ona jest od poziomu 600. No i to jest już w ogóle... No, o wiele wyższa półka, rozumiecie co mam na myśli? Więc tym nie będzie tak łatwo. Ale kurczę, no ten 518 jakbyśmy dobili. No dobra, no na tamtego miałem z 200 grzyba, ale jak teraz się pojawiła okazja, żeby kolejny level dobić, to może nawet jeszcze tutaj sobie poklikam. Może jeszcze nawet popróbuję więcej na tego Fenrira. No to są najmniejsze procenty chyba, z jakimi dzisiaj się musimy mierzyć. 0,37. No na tą paszczę Taurona mieliśmy 0,39. To nam padło naprawdę szybko. No tutaj tak samo, no musi Kunegunda zdecydowanie. Kunegunda musi podziałać. My jakieś krytyki. No on
strony, no HP ma sporo w sumie, bo 1 650 000 000, jak na Berserka to jest naprawdę sporo, no ale są zadatki na pewno są zadatki, żeby go pokonać. Nie będę tutaj oczywiście bardzo szalał, tak jak z Zebo, bo mija się to z celem, ale trochę poklikamy, a nuż zwieńczymy ten odcinek naprawdę takim przyjemnym, powiedzmy, zakończeniem, naprawdę takim... no czymś fajnym, nie? Czymś fajnym po prostu, żeby tutaj jako tako to wyglądało. Chociaż już i tak jestem bardzo zadowolony. I tak już zrobiliśmy więcej niż zakładałem. Zakładałem pokonanie karuzeli, a jeszcze oprócz tego pokonaliśmy chyba 2 lochy, jak się nie mylę. Teraz może jeszcze 3 nam siądzie, więc i tak już bardzo fajnie. Bardzo jestem zadowolony. Zrobiliśmy co chcieliśmy zrobić. No i teraz przerwa. Teraz ogromna przerwa z klikaniem tych lochów na tym magusiu. Teraz te procenty będą nam bardzo mocno rosły. Nawet zaryzykuję stwierdzenie, że może kolejne klikanie lochów, takie jakieś poważniejsze, z takim większym progresem, będzie dopiero po tym legendarnym lochu jesiennym, czyli to jest tam chyba jakoś okolice października, jak się nie mylę. Jezu, tam jeden hitek dosłownie do ubicia. To jest chyba około października, no i wtedy sobie oprócz broni wymienimy też inne itemki, oczywiście już wszystkie tak naprawdę, no i może wtedy coś w tych lochach się ruszy. Oczywiście wiadomo, też do jesieni o wiele więcej statystyk tutaj wyfarmimy, no teraz te podstawy zapierniczają jak szalone, więc jeszcze na pewno tych podstaw więcej. No i może dopiero wtedy coś nam tu ruszy, no bo patrząc na te nasze procenty, no to już jest tragedia, już jest naprawdę słabo. Dobrze, no jeszcze powiedzmy z 250 grzybów na niego, jeszcze z 250, żeby tutaj też nie przesadzać, bo i tak już dzisiaj grzybów na to klikanie wydaliśmy co niemiara. No ale tak mówię, żeby takie fajne zwieńczenie odcinka po prostu, żeby było, no to przydałoby się, żeby ten Fenrir jeszcze padł, ale Jezu, żeby tutaj Max się męczył z berserkiem w lochach. To jest coś niesamowitego. Nie dość, że ten berserk na tym stracił, dlatego że no jest po prostu teraz słabszy, no nie ma co się oszukiwać, no to jeszcze magowie na tym stracili, no bo takiego Fenrira, no to Mariuszek daje mocnego kryta, my dajemy mocnego kryta i tak naprawdę go nie ma, jeszcze tam ewentualnie Kunegunda coś od siebie dołoży, no a tutaj, no zobaczcie jak się męczymy, zobaczcie jaka to jest tragedia, no ale niestety, no musimy się dostosowywać do tych zmian, które ostatnio, jeżeli chodzi o klasy, tutaj przechodzą. W sensie przechodzą, no dochodzą do gierki, może w ten sposób, no ale co chwilę jest taka bliska próba, no on zdecydowanie chce paść, tylko tutaj nie możemy tego dopiąć, że tak powiem, ale już mam dobry humor, już się tutaj nie przejmuję niczym. Fajny progresik został zrobiony, fajnie tutaj docisnęliśmy dużo rzeczy. Jeszcze wam topeczkę pokażę na koniec, jak nam się go, no albo nie uda, albo uda pokonać, zobaczymy. No i tyle to będzie na dzisiaj. Pięknie to wygląda, fajnie ten magus się prezentuje. Lecimy tutaj powolutku do przodu. No i wszystko, nie? I wszystko generalnie, jeżeli o mnie chodzi. Teraz już będziemy mogli opuścić tą, no po prostu zakładkę lochy, nie będziemy musieli tutaj zaglądać praktycznie wcale, no bo jednak, no mówiłem wam jakie mamy procenty, także przerwa, naprawdę długa przerwa, zanim kolejne tutaj klikando jakieś nagramy z tego magusia i coś tutaj się będzie działo, no ale fajny chyba odcinek, w sensie długi, trochę było takiego mojego głupiego gadania, bo niestety na tym Zebo już nie wiedziałem co mam mówić, już się tam blokowałem, bo jednak no klikaliśmy go chyba nie wiem ile, z 15 minut albo coś koło tego, więc trochę długi odcinek, ale finalnie mam nadzieję, że ta końcówka wam to wynagrodziła, finalnie magus się postarał, więc ja osobiście jestem zadowolony. Dobrze, jeszcze 70 prób na niego, no proszę, no zakończ tak ładnie odcinek, żebyśmy ten 518 dobili. W sumie do tego 518 to nam naprawdę niewiele brakuje. Także tu nawet z jakiejś, nie wiem, awki, z jakiegoś może kalendarza, tam jak będą książki, to dobijemy niebawem, bardzo szybko, no ale jednak wiecie, lochami to mimo wszystko lochami. No jak tego Fenrira nie ubijemy dzisiaj, to może sobie zrobimy jakiś taki krótszy odcinek za powiedzmy, nie wiem, miesiąc albo coś, gdzie już będziemy mieć na niego jakieś 0,50 albo tam 0,60, no i wtedy go po prostu ubijemy, ale dobra, nie musimy tego robić, idealnie, zostało nam jeszcze, w sensie chciałem jeszcze przeznaczyć 27 grzybów, żeby do równej liczby sobie robić, no ale nie musimy tego robić. Fenrir również pokonany, mamy 518 level, 3 levele niecałe, 2,5 chyba dokładnie dzisiaj wbiłem, zobaczmy paseczek, ale paseczek to ja wymieniałem dopiero dokładnie. Pięknie, pięknie to wyszło, pięknie tutaj, piękny progres dzisiaj, zrobiliśmy tak naprawdę wszystko co mogliśmy i na co mieliśmy jakieś sensowniejsze procenty, no ja osobiście jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony. Obejrzmy jeszcze tą walkę oczywiście. No zobaczcie, tutaj Mariuszek praktycznie nic nie zrobił na tego starego berserka, no to nawet ten jeden kryt to by było coś. No i zostaliśmy my,
No, trzy fajne kryty, ledwo bo ledwo, ale udało nam się go pokonać. Cudownie, dobrze, zobaczmy jak tutaj wygląda w ogóle... A, my tu mamy ciągle 517 level, a jak się przelogujemy, to się to odświeży? Nie, nie odświeża się, dobrze. Tak wygląda topka w tym momencie, tak wygląda topka serwera 50. międzynarodowego. Actimel, najwyższy level. Teraz już chyba mamy mniej więcej takie same lochy jak Actimel. Mogę się mylić, nie jestem pewien. Actimel może oglądać, więc jak ogląda jeszcze do tej pory, to może napisać. Tak czy inaczej mamy podobne lochy, więc no tutaj 3 levele ponad przewagi ma Actimel, może nawet troszkę więcej. Actimel troszkę dłużej te lochy stopował i wydaje mi się, że bardziej z głową, więc to jest powód. Tutaj mamy Warkiego Magusia, on ma prawie 518, jak widzimy. No i tutaj tak ogólnie ta topeczka się prezentuje. Najwyższy level oczywiście Natsu. Tutaj no myślę, że też te lochy mamy bardzo podobne do niej, czy tam do niego w tym momencie. No i tu już mamy 5 leveli straty, więc to jest bardzo, bardzo słabe. O, teraz nam się zaktualizowało. No ale Natsu na przykład też tą, bo tutaj nie patrzcie na klaser, bo ten klaser źle pokazuje, ale Natsu też już bardzo dawno temu tą karuzelę zamknął, więc no tak to wygląda. No i tyle, czyli mamy w tym momencie top chyba 3 level na W50. Jak się nie mylę, chociaż czekajcie, bo tutaj przecież dużo było takich wyższych leveli, głównie tutaj w critach, tu jeszcze ma 518, ok, czyli on ma taki sam jak my. No i tutaj, okej, czyli oni są w ogóle jakoś bardzo nisko w tej topce, oni nawet nie są w top 30, no ale dobra, wszyscy mają 518, więc można powiedzieć, że tak ex aequo, no ale to nie jest istotne, tak sobie tylko powiedziałem, żeby wam pokazać jak to wygląda. No i co, tak się prezentuje topka gildyjki w tym momencie, tak. Tutaj twierdzę nieważne za bardzo, pupile za bardzo nieważne, to się nawet nie wczytuje. No ale to wiadomo, to jest akurat RNG. No i podziemia tak, jakoś bardzo nieważne. Tyle, dziękuję wam pięknie. Prawie godzinny odcinek, mam nadzieję, że się podobało. Fajny progres, fajny pogrom ogólnie tych lochów. No i teraz na Magusia niestety będzie bardzo długo trzeba poczekać, żeby jakieś kolejne klikando tutaj nagrać. Ale dziękuję wam pięknie za uwagę. Dziękuję za oglądanie. Kto dotrwał do tego momentu, to może zostawić kciuka w górę, może napisać w komentarzu, że dotrwał. No i co? Oczywiście wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Subskrypcję z dzwonem zostawcie, kto jeszcze tego nie robi. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!